are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3, kurde. Razem myślę, że to prawie nie się spertolił. Piękny śmigłowiec, bardzo ładny, piękniości. A co jest najlepsze? Po tym jak... Aha, dobra, moment. Muszę kurde tego luchadora najpierw przyzwać. Jezu, czemu jak ja proszę o zrzut, to... O kurde, ty byłem ciekaw, co to zrzuca i już wiem. Pięknie. Dobra, mamy tam naszego luchadora, którym będziemy się bujali w tym odcinku, bo właśnie w tym odcinku postaram się wyzwolić ten cały obszar opończy, obończy, jak to się nazywało. Zaraz się w sumie przekonamy. Okej. Okay. Wsiadamy. Dobra, jeszcze raz, jak to się nazywa? Obszar ogończy. No, blisko byłem. Dobra, zakładam, że tutaj jest jedna rzecz do wyzwolenia, więc od tego sobie zaczniemy. Uwaga! Mam ten śmigłowiec dostępny! A wszystko dzięki temu, iż podczas latania sobie tutaj, no przy okazji przejąłem, odkryłem sobie tutaj kilka wyzwań, ale przejąłem tą bazę, w której to właśnie był ten śmigłowiec do odblokowania, także dziękuję, bardzo jestem z tego zadowolony. Niewiele wyzwań mi zostało w sumie, co mi zostało? Jedno. Dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wyzwań, póki co. W sensie pięć wyzwań póki co w grze, ale pięć wyzwań ogólnie w całym tym regionie Insula Dracon. Jak widzicie, jest on totalnie wyzwolony. Także jak coś już będzie tutaj do wyzwalania, czy tam do walki, no to wiadomo, tylko i wyłącznie fabularnie. Czyli tak, zakładam, że jak tutaj, wiadomo, z tym skończymy, no to w końcu przeniesiemy się gdzieś tutaj. A wtedy będziemy mogli się zająć tą lokacją. Bo okazało się, że w tej lokacji jest ciąg bawarowy do odblokowania, także... Jak tylko fabuła pokieruje mnie do regionu Insula Striate, to jest pierwsza miejscówka, jaką odwiedzę. Mody dodatkowo pokazuję. Dość sporo mam przejętego, tak więc po kolei mody destrukcji, wybuchowych, broni, uwięzi, podróży, pojazdów lądowych, maszyn latających, maszyn pływających, czy tam jednostek. No i tyle, nie? Bo dalej, wiadomo, jest podniebna forteca, lądowa inwazja mechów. Właśnie ani jednego mecha jeszcze nie przyzwałem i nie testowałem tego, a jestem ciekaw, jak to działa. I skok na morski bawar, tego też jeszcze nie zrobiliśmy. No ale być może uda się w tym odcinku tym trochę coś z tego odblokować. Bynajmniej wyzwanie, bo wiadomo, wyzwanie robię poza nagraniem, no bo nie ma to sensu, żebym wam pokazywał to. No bo niestety w wielu przypadkach te wyzwania to jest czasami 5, jak nie 10 prób, żeby to w końcu zrobić. No a wiadomo, wolę tego akurat wam oszczędzić. Ten luchador, Boże! Słodka destrukcji! Jakby to Kowalski powiedział. Lecimy! Dobra, reloady. Ale wiadomo. W końcu się to służy, napełnia, no i będziemy wtedy mogli sumowanie normalnie nawalać. Tam mamy to główne, do czego mamy iść. Ale najpierw tu. Czy to jest pierwsza miejscówka do wyzwolenia? Jak najbardziej. Stacja satelicka Farad. Hmm.
Manipulator burzy to jest, okej. What is the situation? Report. This is command. Boja pogodowa przy okazji. Widzę, że w dość durny sposób się namierzają te rakiety niestety, więc trzeba dobrze się ustawić, żeby to tak fajnie namierzyło. Żeby namierzyło, żeby to fajnie strzeliło do celu. Manipulator zniszczony. Co jeszcze jest? Też zniszczone. Tutaj mamy poniżej paliwo, więc to mogę zniszczyć samemu, nawet lepiej to zniszczyć samemu. Większa liczba eksplozji powodowała na jedną eksplozję. Aha, jest ten. Insertion spotted. All units converge. And mam? Piękne, piękne. This is command. Additional reinforcements converging. No kurde, jak mnie to irytuje. Szkoda, że takie dupielce nie dają się zabawić. Głupiej! Dobra, co mi zostało? Satelity i jeszcze jakieś pomniejsze pierdy. No, padnie to w końcu, czy nie? Stary, ile ja w to rakiet wpakowałem? Jakim cudem to jeszcze stało? Dobra, gdzie są te talerze satelitarne? To jest coś innego. Chyba nie, no normalnie to nie da, nie? Dobra, tylko jeszcze to dobicie, widzę. To są też miny. Dobra, czekaj, weź się ustaw tym luchadorem, lepiej trochę. Hey, party, what's your status? Czekam. To zniszczone. Dobra, nie wiem, może to się już się na mapie może to odkryło. Command, did you get the insurgent? Dobra, jedna boja jeszcze z tej strony. O, tutaj. Come on. This is command. Respond now. Dobra. Widzę, że niestety po... To się muszę udać piechotą. Jest to niestety za wysoka wyrakiety podchwyciły. No dajesz, dajesz. Muszę też wrócić do luchadora, żeby nie zniszczyli. Hostile contact. All units to these coordinates.
jeden. Pamiętaj, ci znikają. Jap. Okej, jedna na pięć stacji wyzwolona. Dobra, i co mi tu wykrywa? To mnie akurat interesuje. O. Nagranie. Eden Spark. Okej. May 27th, 1984. This will be a day to remember. Today saw the official foundation of our new research firm, which I decided to name the Eden Corporation, after myself. All the scientists from our previous company's labs have agreed to follow me on this new adventure, and hopefully we will not repeat the same mistakes as before. I won't let that happen. I'm a scientist too, and I want to be a CEO that always focuses on science and human progress before anything else. Okej. Coś tam pogadane. Oj, ładnie, za to, że to zupełnia markery i tak dalej. Dobra, no to co? Ciekawe jest, co jest tutaj, ale no, poza to, że to wygląda jak pole minowe, no ale... Później. Teraz lecimy dalej. Do kolejnej tej... placówki. Kto wie, może dzięki temu w kolejnym odcinku uda nam się zrobić ten cały skup na Barbar i odblokować właśnie Iskrę Eden. Nie powiem, troszeczkę na to liczę. Ten luchador to jest zajebista rzecz. Dispatching helo support to contact point. No i tyle go widzieli. To jest najlepsze miejsce, gdzie można chyba nabić zniszczenia to, na tych helikopterów w łodzie. To mi się wydaje. Bierzecie luchadora i tego czekacie, aż kurde ich tyle się pojawi, nie? Weź mi to tam na mysz. Kurde, schodzi mi celownik z tego. This is command. We have bots en route to your location. That never gets old. We are sending naval support to your location. Okay, kontroler klimatu zniszczony. W sumie cztery chyba aż poszły. Dawaj, odpalaj to nitro, jazda! Be advised, we have naval forces en route. We are sending naval support to your location. Padaj! Should never have gotten out of bed. Naval forces are inbound to provide additional support. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Odkryłem jakieś przy okazji? No, już tak. Proszę bardzo, zmasowana napaść rakietowa. Engaging the target. All units converge. This is command. We have bots on the route to your location. Dobra.
support is en route. Kurde, jeżeli ten Luchador zaraz nie poszedł z dymem, bo to się niestety może na chwilę stać. Biorąc pod uwagę, jak mało ma wytrzymałości. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze. O, właśnie. Na krańcu jest ostatnia boja. Be advised, we have naval forces en route. Ładnie. Jeszcze bym tak o 2 albo 3 prosił takie śmigłowce, jeśli można. We are sending naval support to your location. Ja mam w ogóle pytanie, jak Rigo to przeładowuje, nie? I skąd ma amunicję? Come on! A kurwa, w takim debilnym miejscu stoję, no. No nie, nie to. Mogę Luchadora zawezwać ponownie? Śmigłowca, pojazdy wodne. Mogę! Chodź do mnie, mordo. Siódeczka? I... adios. Teraz cała ta wasza ekipa, niech się zapozna z rakietami. Może niech na łaska jest już trafia. Big mistake, guys. Już? Spokój? Mam nadzieję. A nie, jednak nie. Już? Już. Report in. What's your status? Dobra. To co mi tu jeszcze zostało? Jeden zbiornik paliwa i zasiadłem satelitarne. Co? Miałem zadanie 5. poziomu? This is command. Did you get the insurgent? One less fuel tank, one less problem. Hehe, dokładnie. Hostile contact. All units converge immediately. Insurgent activity reported. I dziękuję. Eno, fuck you! Co mnie zestrzeliło teraz? Dawać mi ten śmigłowiec. To już. No właśnie. Status report, come in. Nie, no come on! No nie, no dopiero go przyzwałem! Someone check in, goddammit. Target is attached to the chopper. Ej, ale to był skam teraz! A to mnie zestrzeliło! Dobra. Co to się tu wzięło? Damn it.
blow something up. This is Command. We have bots en route to your location. Dobra, to był jakiś kurwa żart chyba teraz. Jakiś wyjątkowo kurwa nieśmieszny. Czyste paliwo jeszcze. Jeden jedyny talerz w sanitarni. Jeszcze nie paliwo gdzieś zostało. Gdzieś pode mną chyba. Dobra. Forces are inbound to provide additional support. Co to paliwo? No przecież to zniszczyłem! Be advised, we have naval forces en route. Target is attached to the chopper. Additional support is en route. Naval forces are inbound to provide additional support. This is Command. We have bots en route to your location. Gdzie jest to paliwo? To jest to? No nie, to ja nie mogę. Sending naval support to your location. Reinforcements to this location. Halo, paliwo! Reinforcements have been sent. Jedną rzecz muszę chyba jeszcze tylko zniszczyć. Be advised, we have naval forces. Gdzie jest to schowane? Wybacz! Ale tu było skurwysyńsko schowane w tym momencie! O! Czeka, że znalazłem widzę ziemi. Sending air support to your location. Much talking. Very nice, Rico. As we say in Russia, an artel's pot-boiled dancer. Lucz się wypowiedział, no to jest luchador. Arko? Kurde, nie ma. Nieśmigłowce, pojazdy wodne, zrzut. Au!
górę, w górę, tu o, do środeczka. I teraz chyba tutaj, nie? Insurgent spotted. All units converge. Nie wiem, po co to nitro wyłączyłem, ale dobra. This is command. We have bots on the route to your location. O kurde! Ej, nie wiedziałem, że ten... że mógł tak zamrukować wolią. Zresztą już w takiej prędkości, no to... Be advised, we have naval forces en route. Naval forces are inbound to provide additional support. We are sending naval support to your location. Be advised that air support is en route. Firing. Be advised, we have naval forces en route. We are sending naval support to your location. Strzelaj tymi rakietami, nie? Helicopters inbound. Okej, no to mi trochę poszło nie po mojej myśli. Dobra, co jeszcze? Ej, to tyle. A tu jeszcze tam został chyba jeden. Radar padł. No to ależ to tak, już go widziałem z góry, no ale oczywiście nie ustrzelę do z tego poziomu. Kurde mać, no, nie idzie mi to sterowanie. Insurgent is still at large. Command out. Dobra, gdzie jest ten ostatni? Po drugiej stronie totalnie. O, widzę go. Cyk, cyk. Nabierz mi tego jednego jeszcze? I ładnie. Dobra, teraz... O, dawaj, 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 namierzysz? Mam cię. No i pięknie! Nie wychodząc w ogóle z Luchadora. Okej, 3 na 5. Teraz... tutaj. Jazda. A to ostatnio jakby się udało, to byłoby fajnie dolecieć śmigłowcem, nie? Good work, Rodriguez. Right on schedule. Tylko, że niestety, minus jest taki, że jak chcę to robić, kurde, tym, nie? Że jak chcę to rozwalić tym. Chcę to rozwalić śmigłowcem, to muszę go niestety w bazie już przejętej najlepiej przyzwać. No bo to jest jedna opcja, żeby ten śmigłowiec się nie rozpierdolił po przyzwaniu. Someone give me a sit-rep now!
namierzam losowe rzeczy, sieje chaos i rozpierdol, nie no. Klasyka. Proszę bardzo, radar dalekiego zasięgu zniszczony też z dalekiego zasięgu. Z mocą właśnie Miguna. Stary, nie podlatuj bliżej, bo to się właśnie ośmieci. Sam się jeszcze dojechałeś tym śmigłowcem, także podwójna jest dla mnie. Beczki. O. Co ładnie. Dajesz. Dobra. O, tu jest więcej. Coś poza tym tutaj odkryłem. Na te boje, ale wiadomo, boje to kwestia. The fuck? Jakim cudem? Co mnie zabiło teraz? Wygląda, jakby mnie zabiła moja własna rakieta. Trzy boje i jedna podstacja. Co jest, gdzie ten granat poleciał? Naval forces are inbound to provide additional support. What the hell? Co jest z tymi rakietami? Czemu tak latały w taki chaotyczny sposób? Stację muszę zobaczyć na mapie. Wiedziałem, że to... Wiedziałem, że to się uda. Ale samo to, że tak mogę, wiecie, strzelać losowo po prostu w miejsce, gdzie ta podstacja stoi, to już jest po prostu przegięte trochę według mnie. Dobra, zrzuty, pojazdy, śmigłowce, nawał, tyk. Pick. One Eden station at a time. No i cyk. Dobra, mam tutaj gdzieś tego, ale to nic, będę tego poza nagrania sobie szukał. Potem wam po prostu puszczę wszystkie te nagrania. Kere, ale to tam pikuś. Dobra, żeby też nie wbić się w te burze, bo zakładam, że jak za blisko tego podlecę, no to...
dostanę raczej z burzy prosto w pysk, więc... No, ostrożnie, ostrożnie. Tylko, że właśnie, jaka jest różnica między luchadorem a tym? A śmigłowcem? Śmigłowcem podlecę, ale muszę uważać na wyrzuty rakiet. Luchador ma to totalnie w dupie. Czy tam... w silniku. Czy... wydechu? Weź tu wybrnij teraz z tego. Zaraz muszę wypatrzeć, czy jest gdzieś ta bateria przeciwlotnicza. Ready for action. I oczywiście, że jest. To ją od razu trzeba zniszczyć. I poszła! Pięknie! Reports of insurgent in the area. All units engage. To mi się podoba. Bardzo, kontrolery poszły. Nice! Jedna rakieta, która się zniszczyła. Ała! Ej, no weź! Dopiero to przyzwałem! Chuj. Dobra, wybucha czy tonie? Tonie. Attention all units! The rebel is hiding! Find him and bring him down! Dobra, to poproszę o luchadora w takim razie ponownie. Więc to, że dzięki teraz tym modom to luchador nie ma w ogóle tego, nie ma w ogóle cooldownu na bycie przesłany. Jak się w miarę ukrywam, jest mógł zostać. Dopóki luchador się nie pojawi. Czołem panowie. Sam to ostrzela z tego rakiety, kurde, nie potrafię. A mnie posiłków nie wezwano, to mi się podobuje. Sending additional reinforcements. Dobra. This is command. Additional support approaching. Jakby kurde to przetrwał, nie wiem, że to jest. No z tym błędem to się naprawdę zgodzę. Po co tracicie ludzi, kurde? Patrzcie, to jest zabawne, nie? Oni wiedzą, że nic im nie, że nie wygrają, wiedzą, że mnie nie pokonają, a i tak wysyłają kolejnych ludzi. Be advised, we have naval forces en route. We are sending naval support to your location. Dobra, ta rada jest zniszczona. Naval forces are inbound to provide additional support. Kurde, tam w środku są te zbiorniki. Niestety. Okej, sterowanie podstacji zdechło. Pięknie. Już przypadkowo, ale padło. Najważniejsze. Dobra, może to samymi tymi eksplozjami uda się zniszczyć ten... Dobra, problem polega na tym, że muszę być od dobrej strony, kurde, ustawiony. No, come on, nie wierzę! Jednocześnie wysadziłem zbiornik paliwa i mnie wysadzili w powietrze, no come on. Dobra, ostatnia rzecz to jest ta boja pogodowa. To jest gdzieś tam.
Dobra, sobie ją oznaczę, będzie lepiej. Okej, okay, widzę ją. To nie mam dobrej broni na taką akcję. Więc się dociągnę po prostu. Man, nie to miałeś zrobić, Rico! Jezu, no nie wierzę. Bier to już. Strzelaj. I pięknie. Kurde. Ech. Szkoda. No i dobra. 50 tysięcy jest w ogóle punktów hołdu za samo wyzwolenie tego wszystkiego. To jest porąbane, nie? Ej, proszę bardzo, teraz mam wszystkie te sekrety oznaczone. Nawet tutaj, tutaj dopiero będziemy. No i mówię. Na razie tyle. Obszar przejęty. No i mamy odblokowane to, czyli skok. Jeden skok, dwa łupy, majątek w postaci przenośnych osnów awarowych oraz wszechpotężna iskra Edenu. Czwórka wspólników, każdy z ważnym zadaniem do wykonania, wyzwoliwszy stacje satelickie Rico, Anika, Sheldon i Luch, są gotowi do dokonania zuchwałego skoku na bazę Ogończa. Dobra, ale jak mówiłem, tym się zajmiemy dopiero w kolejnym odcinku. Czy ja serio nie mogę użyć Fast Travel, dopóki jestem w wodzie? A nie, czekaj, przecież... Właśnie, jeszcze, kurde, ta, nie, jeszcze się nie skończyła. Przecież zadyma. No, to ma więcej sensu. No i teraz tutaj. Proszę mnie tu przenieść. No i dobra. W kolejnym odcinku zajmiemy się tym oto kościkiem. I jeśli za czasu, to zajmiemy się też questem fabularnym, związanym tutaj z dalszą akcją z tym czołgiem. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!